tej konstrukcji, którą Państwo tutaj widzicie, znajduje się rzeźba wykonana przez uczniów szkoły. Rzeźba, która powstawała przez ponad 2 tygodnie wspólnej pracy kilku klas, w tej chwili będzie wypalana w piecu zwanym piecem węgierskim. Wypał będzie trwał do samego rana. To pomysł jednego z naszych uczniów, w tym roku będzie to sowa. Ta sowa stanie w galerii rzeźb, tych rzeźb mamy już 3. Raz do roku stawiamy piec na wolnym powietrzu, on musi być dużych rozmiarów. To jest ten typ formy, której nie jesteśmy w stanie wypalić w naszym wewnętrznym piecu szkolnym, który ma komorę do 90 cm. SK Info.